Kiedy najlepiej pokazać klientowi ofertę jednorazową, one time offer? Takie właśnie ostatnio dostałem pytanie, bardzo ciekawe pytanie. Tutaj w kontekście akurat zapisywania się na listę adresową, czyli zapisujemy subskrybenta, pozyskujemy nowy adres i chcemy mu właśnie taką ofertę pokazać. I kiedy mu tą ofertę przedstawić? Tu mamy co najmniej dwie opcje, bo raz, możemy zrobić to od razu po zapisaniu się, czyli podajemy e-mail, zatwierdzamy i od razu następuje przekierowanie, czyli zamiast strony podziękowania przedstawiamy klientowi, subskrybentowi ofertę jednorazową, ograniczoną czasowo, na przykład dajemy 15 minut na podjęcie decyzji w taki właśnie sposób. Inną opcją, możliwością jest pokazanie mu tej samej oferty w zasadzie, ale dopiero później, czyli w momencie potwierdzenia maila. Bo kiedy klient, subskrybent podaje maila, do niego automatycznie idzie mail z potwierdzeniem, z linkiem potwierdzającym, aby na pewno potwierdzić tę jego tożsamość, czy to jest na pewno jego adres e-mail. I dopiero kiedy on kliknie, adres e-mail się potwierdzi i też można go przekierować na jakąś stronę i można go wtedy przekierować też na tę stronę z ofertą jednorazową. To jest też bardzo dobry moment, bo po pierwsze mamy już na pewno, mamy gwarancję, że ta osoba podała prawdziwy adres e-mail, jest ona realną osobą, że nie podała do jakiegoś fejkowego, śmieciowego adresu, na który nawet to potwierdzenie by nie przyszło i potem byśmy z tego nic nie mieli, tak? Więc tutaj nawet może być pod tym względem konwersja większa, nie będą zaniżone wyniki. Po drugie, te maile właśnie potwierdzające, one też są bardzo, bardzo często otwierane. No, czasem mają nawet do 100, blisko 100% konwersji, 100% otwarć, dlatego że właśnie zależy tym subskrybentom, żeby tego maila otworzyć, bo mają w tym interes. A mają w tym taki interes, że zapisując się zwykle na jakąś listę adresową, dostają coś w zamian, czy to e-booka, czy jakieś szkolenie, czy listę, jakikolwiek lead magnet. Tak? Więc te maile są też często otwierane, więc po tym potwierdzeniu pokazać ofertę jednorazową, to jest też bardzo dobry moment. Ale który moment jest lepszy? Nie jestem w stanie Ci odpowiedzieć na to pytanie. Może sobie to śmiało przetestować, zrobić raz tak, jakąś grupę tam wpuścić, sprawdzić, co lepiej u Ciebie konwertuje. To jest na pewno do przetestowania. No są jeszcze inne opcje, inne warianty pokazania oferty jednorazowej w różnych lejkach, jeśli mamy jakieś lejki sprzedażowe, czy nawet na sklepie internetowym. Przykładowo już po uzupełnieniu danych do zamówienia, już jesteśmy o krok od kliknięcia zapłać i wtedy pokazujemy klientowi ofertę nie do odrzucenia. On tam jeszcze może dodać jakiś jeden produkt do koszyka. Też można w ten sposób to umieścić lub też no, w innych wariantach, właśnie takich już ostatecznych momentach realizacji zamówienia, przerwać ten lejek i umieścić tam ofertę jednorazową. Więc odpowiedź jest taka, aby testować.